Dzień dobry, Krzysztof Marczyk. Zapraszam na magazyn sportowy. W piłce ręcznej kobiet Energazet z Koszalin przegrała we własnej hali z Metraco Zagłębiem Lubin. Podopiecznym tenerki Anity Uniejat po raz kolejny nie udało się pokonać faworyzowanego Zagłębia, co oznacza, że walka o brązowy medal Mistrzostw Polski nadal nie jest rozstrzygnięta. W najbliższą niedzielę energetyczne zmierzą się ze Startem w Koszalinie. W piłkarskiej trzeciej lidze jedynie Kotwica Kołobrzeg spośród drużyn z naszego regionu ma powody do zadowolenia. Kołobrzeżanie pokonali przy Andersa miejscowy Bałtyk 2-0. Cieszę się, że wygraliśmy to spotkanie, aczkolwiek przeciwnik był bardzo dzisiaj wymagający. Jakość w pierwszej połowie była po naszej stronie, jeśli chodzi o wyszkolenie techniczne z powodu operowania piłki, ale Bałtyk Koszalin dzisiaj zaskoczył mnie też bardzo dobrymi takimi, można powiedzieć, akcjami z kontrataku. I w pierwszej połowie tak strzeliliśmy bramkę i to nam ustawiło troszkę spotkanie. Ale też mogliśmy stracić bramkę i mówię, to przerwy mogło być różnie. Także po przerwie, bo żeśmy tu przeanalizowali pewne rzeczy, chcieliśmy skorygować błędy, które popełniliśmy. Strzeliliśmy drugą bramkę. Piłka można bywa gdzieś tam momentami niesprawiedliwa i tak to dzisiaj trochę wyglądało, chociaż w większości się zgodzę z trenerem w ocenie tego spotkania, to myślę, że z sytuacji, które sobie stworzyliśmy, nie z gry może, bo tutaj to posiadanie piłki było po stronie Kotwicy Kołobrzeg, ale z sytuacji, które sobie stworzyliśmy, zasłużyliśmy w tym meczu przynajmniej na remis. Bardzo dobre sytuacje przez nas niewykorzystane i przegrywamy kolejne spotkanie u siebie. Także gdzieś tutaj ciągle nas to szczęście, można powiedzieć, opuszcza w tych sytuacjach. Coraz trudniejsza robi się za to sytuacja ligowa Gwardii Koszalin. Ekipa Tadeusza Żakiety przegrała na własnym stadionie z Jarotą Jarocin 0-2. No niestety przegraliśmy ważne spotkanie, tak jak ten zauważył. Natomiast też mówiłem prawie, że to nie jest mecz, który nam zapewni utrzymania, ani to nie będzie mecz, który nas od tego spadku pozbawi, tak? Natomiast na pewno ważny dla układu tabeli, tej dolnej części, tak? Te bezpośrednie mecze, czy z Jarotą, czy z Chemikiem, czy z Wieżycą, na pewno będą kluczowe. No, jeszcze zostały nam dwa. Trzeba będzie szukać punktów na boiskach innych zespołów. Przed nami wyjazd do Pogoni Szczecińskiej, do rezerw. Trzeba grać. Zostało jeszcze kilka kolejek. I szukać tych punktów do końca. Dopóki to matematycznie jest możliwe, no to każda zdobycz punktowa będzie się liczyła, jeżeli chodzi o utrzymanie, bo to nas głównie utrzymuje, to nas głównie interesuje, jeżeli chodzi o ten sezon. W czwartej lidze ciekawie dzieje się szczególnie na dole tabeli, gdzie część drużyn z naszego regionu walczy o utrzymanie. OIM Gostynno wysoko pokonał na wyjeździe Spartę Węgorzyno 6-3. Natomiast w meczu drużyn, które walczą o pozostanie na tym szczeblu rozgrywkowym, Leśnik Manowo rozgromił 4-0 Pogoń Połczyn-Zdrój. Ostre strzelanie na własnym stadionie urządził za to sobie Rasel Dygowo, który rozgromił Morzycko-Moryń 10-0. No na pewno tutaj takich wyników często nie ma w czwartej lidze. No chcieliśmy zagrać mecz tak typowo treningowo, bo mało nas jest, nie ma 11 na 11, żeby taktykę jakąś tam ustalić z rozegraniem pozycyjnym. No dzisiaj nam się udało, przeciwnik troszeczkę słabszy, no ale wiadomo jaka jest sytuacja w Moryniu, także widzieliśmy to wszyscy, cała liga chyba już sobie doliczyła te 3 punkty. Bezcenny komplet punktów w Szczecinku zainkasował broniący się przed spadkiem Sokół Karlino, który pokonał gospodarzy 1-0. Pierwsza połowa średnio z jednej i z drugiej strony, no ale w drugiej nie ukrywam, że ilość stworzonych sobie sytuacji i strzałów z obrębu pola karnego, światło bramki, to była niesamowita. Tak? Strzelaliśmy, odbijali, bramka szłapał. 2 czy 3 słupki w jednej akcji przy 3 strzałach, no coś takiego się rzadko zdarza. Czujemy niedosyt, bo udaliśmy z siebie bardzo dużo w tych ostatnich kolejkach. Wygrywaliśmy w ostatnich minutach i tutaj stracić punkty u siebie z przeciwnikiem gdzieś z dolnej części tabeli, który, no, trzeba sobie powiedzieć, nie postawił nam wysokich warunków dzisiaj, a wygrał 1-0, no naprawdę po przepięknej bramce w samo okienko.
To by było na tyle w tym wydaniu magazynu sportowego. Do zobaczenia wkrótce.